Zabójca Roberta F. Kennedy'ego wyjdzie na wolność. Panel doradczy poparł zwolnienie. USA. Panel doradczy poparł zwolnienie z więzienia zabójcy Roberta F. Kennedy'ego. Dwuosobowy panel doradczy poparł w piątek warunkowe zwolnienie z więzienia 77-letniego Sirhana Silhana, skazanego za zabójstwo w 1968 roku senatora i kandydata na prezydenta USA Roberta F. Kennedy'ego RFK. Decyzja zapadła na 16. Z kolei przesłuchaniu poświęconemu tej sprawie. Poparło ją także dwóch synów Kennedy'ego. Prokuratura nie sprzeciwiła się warunkowemu zwolnieniu Sirhana z więzienia. Orzeczenie dwuosobowego panelu rozpatrzy w ciągu najbliższych 90 dni kalifornijska komisja do spraw zwolnień warunkowych. Następnie jej postanowienie zostanie przesłane do gubernatora stanu Kalifornia. Będzie on miał 30 dni na podjęcie decyzji o warunkowym zwolnieniu, jego cofnięciu lub wprowadzeniu zmian, wyjaśniła agencja AP. Douglas Kennedy, który był małym dzieckiem, kiedy jego ojciec został zastrzelony w 1968 roku, że był poruszony skruchą Sirhana. Jego zdaniem zabójca powinien zostać zwolniony, jeśli nie stanowi zagrożenia dla innych. Jestem poruszony, że mogę zobaczyć pana Sirhana twarzą w twarz. Żyłem w taki czy inny sposób w strachu przed nim. Jestem wdzięczny, że dziś mogę go zobaczyć jako człowieka godnego współczucia i miłości, zapewniał. Nowojorski senator i brat prezydenta John F. Kennedy'ego, zabitego w roku 1963, był kandydatem demokratów do Białego Domu. Zginął 6 czerwca 1968 roku w hotelu Ambassador w Los Angeles. Nastąpiło to chwilę po jego wystąpieniu fetującym zwycięstwo w kalifornijskich demokratycznych prawyborach. Sirhan twierdził, że tego nie pamięta, co tłumaczył zamroczeniem alkoholowym. Ten urodzony w Jerozolimie Palestyńczyk przyznał, że był zły na Kennedy'ego za jego poparcie dla Izraela. Zabójca Roberta F. Kennedy'ego został w 1969 roku skazany na karę śmierci. Wyrok został zamieniony na dożywocie, gdy w roku 1972 roku Sąd Najwyższy Kalifornii na kilka miesięcy zniósł karę śmierci. Spędził on już w więzieniu 53 lata. Sirhan zapewnia, że nauczył się kontrolować swój gniew i że będzie dążył do życia w pokoju i niestosowania przemocy. Dodaje, że jest za stary, aby angażować się w konflikt na Bliskim Wschodzie. Niektórzy członkowie rodziny Kennedy'ego, funkcjonariusze organów ścigania z Los Angeles, a także przedstawiciele opinii publicznej wystosowali listy sprzeciwiające się uwolnieniu Sirhana.